Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się we wnętrzach Pałacu w Chrzęstnem w powiecie wołomińskim. Jest to przepiękne miejsce z duszą, z historią i jest to nie tylko dusza historii, ale też dusza artystyczna. W 2019 roku powiat wołomiński rozpoczął realizację projektu ożywiania wnętrza pałacu. No, a kto i co tak ożywi mieszkanie, dom, jak nie mieszkańcy, jak nie domownicy? Zostałam zaproszona do współpracy przy projekcie i do udziału przy jego realizacji, a zadanie moje polegało na zrekonstruowaniu trzech ubiorów na podstawie zachowanych portretów trzech sióstr Koskowskich. I o tym dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć. O rekonstrukcji ubiorów do wystawy Piękne Panny Koskowskie. Pracę nad rekonstrukcją ubiorów rozpoczęłam a raczej poprzedziłam lekturą na temat właścicielek, na temat tego miejsca, na temat historii ich domu rodzinnego. Przeniosłam się w czasie o ponad 100 lat do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to w pałacu tętniło życie. W 1859 roku Chrzęsne i Mokrą Wieś, dwa sąsiadujące ze sobą majątki, nabyli bracia Koskowscy. Chrzęsne objął Wincenty Koskowski wraz ze swoją małżonką Adolfą z Zambrzyckich. Los nie dał im syna, ale obdarzył ich szczodrze 8 córkami, z których 5 dożyło do wieku dojrzałego. Najstarsza była Maria, później Bronisława, Ewa, Stanisława i Wincentyna jako najmłodsza. W czasach, gdy majątek był w posiadaniu Koskowskich, a później Karskich, Pałac w Chrzęstnym pełnił rolę salonu artystycznego. Gościli tu przedstawiciele sztuki, znakomici malarze, poeci, śmietanka Towarzystwa Artystycznego w Warszawie. Jedna z córek Koskowskich, Stanisława, zamężna była z Julianem Maszyńskim, malarzem oraz rysownikiem i ilustratorem książek. Przyjacielem Miłosza Kotarbińskiego, męża Ewy, również malarza, współorganizatora, a potem dyrektora dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Maszyńscy jako właściciele Mokrej Wsi często spędzali tam letnie miesiące, podobnie jak Kotarbińscy, którzy po ślubie mieszkali w Warszawie, a lato spędzali w Chrzęsnem. Tutaj także bywał Władysław Podkowiński, prekursor polskiego impresjonizmu. Podczas letnich wakacji w Chrzęsnem i w Mokrej Wsi w latach 1891-92 powstało wiele jego dzieł, na których między innymi uwiecznił mieszkańców i bywalców sąsiadujących dworów. Wymienić można takie jak W ogrodzie, w agreście, sad w Chrzęsnem, portret Wincentyny Karskiej, Łubin w słońcu, Mokra wieś, dziewczynka na tle ogrodu, na którym to portrecie przedstawiona jest Bronisia 4-letnia, córeczka państwa Maszyńskich, czy też spotkanie. Pierwszym krokiem mojej pracy był odpowiedni wybór portretów, na podstawie których miałam zrobić rekonstrukcję strojów. Wybór portretów oraz ich analiza pod kątem ubioru. Wybrałam portrety trzech najmłodszych sióstr: Ewy Kotarbińskiej, Stanisławy Maszyńskiej oraz Wincentyny Karskiej, której to jako najmłodszej przypadł w udziale pałac i dobra w Chrzęsnym.
Strój najmłodszej siostry odtworzyłam na podstawie portretu Wincentyny Karskiej, autorstwa Władysława Podkowińskiego, namalowanego w 1891 roku. Obecnie obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Portret ten uważany jest za pierwszy polski portret namalowany w plenerze. Dama ubrana jest w błękitną letnią suknię, stoi na ogrodowej ścieżce zapatrzona w dal. Błękit sukni zaznaczony jest refleksami różu odbijającego się od ścieżki oraz zieleni padającej od roślinności, na tle której przedstawiona jest Wincentyna. Góra sukni z białym karczkiem zapinana jest z przodu, rękawy długie, dosyć wąskie, wykończone białymi mankietami. Talia podkreślona jest szerokim paskiem z pionową klamrą po środku. Dół spódnicy wykończony niewielką falbanką, spod której widać wysuniętą nieco bardziej stopę w brązowym pantofelku, opiętą czarną pończochą. Kobieta w prawej ręce trzyma kapelusz ozdobiony wstążką i piórami. Lewą rękę ma podpartą na biodrze. Wincentyna była ostatnią właścicielką chrzestnego. Wraz z córką Gabrielą mieszkały w majątku do 1944 roku, kiedy to były zmuszone opuścić posiadłość. Wróciły tu dopiero po śmierci, by spocząć na cmentarzu parafialnym w Postoliskach. Wincentyna Karska dożyła sędziwego wieku 92 lat, zmarła w 1957 roku. Jej imię i nazwisko nosi obecnie główna ulica w Chrzęstem, prowadząca od przystanku kolejowego od strony Postolisk do samego pałacu. Do rekonstrukcji drugiego stroju wybrałam portret Stanisławy Maszyńskiej, również autorstwa Władysława Podkowińskiego, namalowany również w 1891 roku, przechowywany obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Stanisława przedstawiona jest w stroju wizytowym, składającym się z długiej spódnicy i bluzki z wywiązaną przy kołnierzu błękitną kokardą. Talię podkreśla bardzo szeroki, czarny, usztywniony pas. Na gorsie wytknięty bukiecik kwiatów. W tyle widać ciężką, czerwoną kotarę, której odbite refleksy grają na całej przedstawionej postaci. Do rekonstrukcji ubioru najstarszej z sióstr w pierwszym wyborze chciałam posłużyć się portretem damy. Portretem Ewy Skoskowskich-Kotarbińskiej, namalowanym również przez Władysława Podkowińskiego i również tego samego 1891 roku, co oba omówione już przeze mnie obrazy. Portret ten, ukazujący damę w wieczorowej kreacji, należał do Kotarbińskich. Nie zachował się niestety. Zobaczyć można jedynie jego czarno-biały rysunek, między innymi w katalogu strat wojennych na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Po namyśle wybrałam jednak akwarelę, późniejszą o dekadę. Portret Ewy Kotarbińskiej autorstwa Czesława Tańskiego z 1902 roku, który stanowi własność prywatną. Ewa była piękną kobietą, uzdolnioną pianistką. To o Ewie mówiło się, że Podkowiński kochał się w niej szalenie i na zabój i że to ją uwiecznił na swoim słynnym obrazie Szał uniesień. Na akwareli Tańskiego Ewa Kotarbińska uchwycona jest w pozycji siedzącej na kanapie w domowym stroju składającym się ze spódnicy z falbanami i białej, luźnej bluzki zachodzącej na spódnicę, zebranej w talii cienkim, niewidocznym na portrecie paskiem. Gors bluzki ozdobiony jest pasmanterią w odcieniu czerwieni i wpiętym pojedynczym kwiatem. Drugi kwiat zdobi wysoką stójkę pod szyją. W centkowanych barwach malarstwa impresjonistycznego niezwykle trudno uchwycić jest faktyczny wygląd ubioru portretowanych osób. Szczegóły są rozmazane, nieuchwytne. Możemy się ich tylko domyślać. Zacytuję Elżbietę Charazińską.
wspomnienie Wincentyny już po latach, że portrety i pejzaże Podkowiński tworzył w gorączkowym napięciu, szybko, niemal w ciągu jednego popołudnia, by utrwalić wybrany moment w określonym oświetleniu. Doświadczenie z zakresu historii ubioru i krawiectwa historycznego pozwala nam odgadnąć, jaki to był fason, jaki to był krój. Pozwala nam dopasować wyobrażenie artysty do faktycznych ubiorów, które były modne, czy też były noszone przez kobiety w ostatniej dekadzie XIX wieku. Niezbędna jest na tym etapie porządna kwerenda muzealna i biblioteczna. Porównywanie, dopasowywanie, analogie, przeglądanie setek fotografii z epoki, czasopism modowych, przeszukiwanie zachowanych ubiorów w zbiorach muzealnych i na aukcjach internetowych. Wiedza ta jest potrzebna, by poprawnie odtworzyć te części ubioru, których nie widzimy na portrecie, na przykład dół sukni uciętej, na przykład bok, tył, zapięcie paska, podszewkę, czy też wykończenie mankietu, kołnierzyka. Ważna jest również wiedza na temat tkanin, na temat materiałów, z których wykonywano ubiór, z których wykonywano dodatki do ubioru, czy były te ubiory szyte ręcznie, czy na maszynie. W drugiej połowie XIX wieku znana już jest maszyna do szycia, ale wiele wykończeń robiono ręcznie. Maszyny z XIX wieku szyły świetnie, ale nie miały takich możliwości jak dzisiejsze maszyny do szycia współczesne. W Pałacu w Chrzęsnym znajduje się niezwykła rzecz. Niezwykła pamiątka po ostatniej dziedziczce Chrzęsnego. Jest to kufer Wincentyny Karskiej. Być może to w tym kufrze leżała kiedyś błękitna letnia suknia, w której uwiecznił Wincentynę znany artysta na swoim obrazie w 1891 roku. A jak mogła wyglądać ta suknia w rzeczywistości, zanim uwieczniono ją w formie impresjonistycznego przekazu? Gdzie jest granica rzeczywistości i fikcji? Chętnych i ciekawych szczegółów rekonstrukcji poszczególnych sukien zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję.